Cześć wszystkim, mam na imię Agnieszka i zapraszam Was na nowy film, w którym pokażę Wam trzy kreatywne pomysły, jakie sesje zdjęciowe możecie zrobić w domu. I są to pomysły, które są zainspirowane zdjęciami z Pinteresta czy z Instagrama, lub też niektóre chyba sama wymyśliłam, także zapraszam do oglądania. Ja dzisiaj jak zwykle będę dla Was też nagrywać takie behind the scenes. W sumie na początku może podzielę się tym, jakim aparatem będziemy robić zdjęcia. Jest to jak zwykle Canon M50, to jest bezlusterkowiec, którym będę robić zdjęcia. Obiektywy w sumie mam na razie tylko dwa. To jest obiektyw kitowy 15-45, a drugi obiektyw to jest 50 ze światłem 1.8. Także zobaczymy, co dzisiaj wykorzystam, bo szczerze to nie wiem, co mi będzie tutaj pasować. Jak widzicie, w innym pokoju niż ostatnio. Będą inne warunki w ogóle i zobaczymy, co mi się tutaj uda zrobić, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok i wszystko mi się uda tak jak chcę. No to zaczynajmy od pierwszego pomysłu. Pierwszym pomysłem jest wykorzystanie takich ozdób na twarz, że tak powiem. Ja mam coś takiego. Są to takie mini jakby, nie wiem, cekiny, małe kółeczka, które można sobie poprzyklejać na twarz. Tutaj się będę inspirować tymi oto zdjęciami. Mam nadzieję, że mi się udało coś osiągnąć. Na razie będę się starać przykleić w ogóle to do twarzy. Zobaczymy, czy może mi się to uda na krem jakiś przykleić. Jestem bardzo ciekawa, bo nigdy nie robiłam takich rzeczy. Ja się zastanawiam, czy tylko na pół twarzy zrobić. Chciałabym tutaj zrobić to pod okiem jakoś. Dobra, już mi się jedno przykleiło. Efekt na teraz jest taki. Jeszcze pomieszałam złote z takimi miedzianymi i one się tak fajnie mienią. No nie wiem, jak to wygląda. Ale mam nadzieję, że na zdjęciu będzie spoko to wyglądać. Dobra, to bierzemy się do zrobienia zdjęć. Jak coś, to teraz podłączam jak zwykle do komórki przez Wi-Fi Canona. Przez aplikację Canona. Bo jest aplikacja, która łączy komórkę z aparatem i dzięki temu mogę sobie robić sama zdjęcia w komórce jakby. W sensie mam wizję tego, co jest w aparacie, a jak nie macie, to sobie ustawcie samo wyzwalacz i też dacie radę. Dobra, to zaczynamy robić zdjęcia i chcę zrobić takie bardziej z bliska, więc ustawiłam obiekt w 50. Pierwsze zdjęcie już jest wykonane, na pewno już będę mieć z czego wybierać. Przechodzimy do następnego pomysłu, którym jest zdjęcie w lustrze. Tylko właśnie to jest takie nietypowe trochę zdjęcie w lustrze. Na podstawie tych zdjęć zrobimy takie zdjęcie właśnie na łóżku. I postaram się, żeby to fajnie jakoś wyszło. Też zrobię więcej może dodatków wokół tego lustra, żeby to było takie bardziej kreatywne. Na razie zrobiłam taką mini kompozycję, że ułożyłam dwie książki, lustro i dwa jabłka. I ja jestem jakby tutaj, hello. Dobra, robię zdjęcie, bo to nie zrobię tego inaczej. Zdjęciowa już uważam, że jest zakończona. Już więcej nie mam pomysłów. Jak zwykle miałam problem z tym, żeby było dobre odbicie, tak jak poprzednio miałam problem, żeby zrobić fajne odbicie w tych kubkach, czy tam co to jest, a w butelce ja robiłam. Tak w tym, no żeby w lustrze fajnie to wyglądało, to też było trudne. I teraz przechodzimy do ostatniej sesji, gdzie będę robić sesję z odbiciem jakby cieni od sitka. Do następnej sesji wyciemniłam całkiem pokój, tak żeby jakby tylko jedno źródło światła było i włączyłam małą taką lampkę, po prostu taką zwykłą biurkową lampkę. Dzięki temu, że te dziurki w sitku są takie różnorodne, te cienie się robią takie ciekawe i fajnie to wygląda na twarzy. Także zależy, jakie macie sitko w domu, takie będziecie mieć zdjęcie. Ja mam jakieś dwa sitka, także zobaczymy. O, tu mam właśnie jakieś jedno, a tu mam takie jeszcze, takie z różnymi właśnie dziurkami, właśnie to będzie fajnie wyglądać. O, teraz właśnie bardziej paski widać, wcześniej było takie bardziej dziurkowate, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Jak coś, to Gabrysia mi pomaga z sitkiem, żeby były fajniejsze zdjęcia. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że napiszecie w komentarzu, która pierwsza, druga czy trzecia sesja Wam się spodobała najbardziej. Pierwsza mi się w sumie podobała, bo właśnie tam było więcej takich portretowych rzeczy. W drugiej było fajne to, że ułożyłam tą kompozycję taką ciekawą dosyć. I w sumie przed tym, jak chciałam, jak wpadłam na ten pomysł, żeby zrobić właśnie tą sesję z lustrem, to jakoś nie zastanawiałam się długo nad tym, co tam będzie dokładnie, ale cieszę się, że nie było to tylko lustro, tylko tam różne elementy też współgrały i fajnie to wyszło. Też trochę miałam problem z tym, żeby mnie tam było widać, ale może tak w sumie, czemu tak miałoby nie być też? W sumie ja jestem tam najmniejszym elementem, ale no, cieszę się, że udało się właśnie to ułożyć w taki sposób. A w trzecim najbardziej mi się podobało to, że na samym końcu z siostrą wymyśliłyśmy to, że w sumie lampka biurowa nie jest do końca dobrym pomysłem i w sumie najlepszym pomysłem jest, żeby świecić lampką od telefonu, w sensie latarką w telefonie, bo światło jest bardziej skupione, dzięki temu lepiej są skontrastowane cienie, które padają z sitka na twarz i wtedy jest bardzo fajny efekt. Także na koniec nam się na szczęście udało uzyskać to, co chciałam na początku. Ale tam w międzyczasie też fajne powychodziły zdjęcia, także mam nadzieję, że Wam się podobały. No i jeżeli podobają się w ogóle Wam moje zdjęcia, możecie mnie zaobserwować również na Instagramie, gdzie częściej niż na YouTubie dodaję cokolwiek, bo tam zazwyczaj tak 2-3 razy w tygodniu dodaję zdjęcia i też nie tylko zdjęcia moje, tylko robię zdjęcia portretowe modelkom. I ostatnio też zrobiłam zdjęcia parze, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was na mojego Instagrama way2bme. Oczywiście linki wszystkie są w opisie. No i jeszcze, jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów z tej serii, to też będą linki na dole. I co jeszcze? A ostatnio też założyłam fanpage'a na Facebooku, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką sesją ze mną, to tam też możecie się zgłosić albo zobaczyć po prostu, jak to wygląda u mnie. No i chyba to tyle. Wszystko powiedziałam, co chciałam, nagadałam się. I mam nadzieję, że już niedługo pojawi się nowy film, także zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania. I to tyle. Cześć, pa!